Ten odcinek, mam nadzieję, nie będzie za długi, a chcę tutaj w luźnej, w pogadance, w plenerze powiedzieć Wam, jak traktować i dobierać sobie aktywność fizyczną na podstawie całego Twojego stylu życia. Witam, że siemanko, z tej strony Damian. Zajmuję się promowaniem stylu życia, jak jeszcze nie wiesz. I już na wstępie, jeżeli Cię takie coś, taki temat interesuje, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, szczególnie z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia od YouTube'a. Dzisiaj chcę, a jeszcze muszę tu zaznaczyć, że nie jestem żadnym trenerem ani dietetykiem, to jest bardzo ważne. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć odnośnie aktywności fizycznej. I to na różnych płaszczyznach dla wszystkich osób, nieważne w jakim jesteś wieku, nieważne czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy jesteś, czy masz ciężką pracę, czy masz lekką pracę, nieważne. Tylko ważne jest to, że aktywność taka sportowa, fizyczna, ja tutaj zawsze będę podkreślał ten trening siłowy, jest bardzo pozytywna. Począwszy od spacerów, jeśli chcemy być aktywni fizycznie, tylko spacery nie zawsze będą dobre, bo spacery będą dobre dla osób, które chcą rzucić nadmiar tkanki tłuszczowej. Jeżeli ktoś nie trenuje, obliczy sobie dzięki wskaźnikowi BMI, w jakim jest miejscu. Ja wiem, że przez niektóre osoby może być ten wskaźnik bezsensowny i ten wskaźnik też może nieraz prowadzić jakby takie przekłamanie. Na przykład w mojej przypadku, jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy, jak moja sylwetka wygląda, i ten wskaźnik pokazuje nadwagę, gdzie ja mam wszystko ok, tak? Tylko nadwaga nadwaga jest związana z tym, spowodowana na skutek tego, że już mam zbudowane troszkę tam więcej masy mięśniowej i ze względu na tą wagę, w porównaniu wagę do wzrostu i płci, w jakiejś jestem, tak, mężczyzna, to ten wskaźnik BMI oscyluje, że ja mam nadwagę, ale ja mam zdrową sylwetkę i nie jedna osoba, trener czy dietetyk oceni moją sylwetkę, jeżeli bym stanął w samych slipkach, bez koszulki, wszystkiego, jako zdrową pod kątem zawartości tkanki tłuszczowej na ciele, jak i umięśnienia, tak? Bo chcę tu podkreślić, że za duża masa mięśniowa na naszym ciele też może być niezdrowa, to jest moje zdanie. Wracając do tej aktywności sportowej, każdy musi sobie ocenić, jak może ciężko trenować, ile razy w tygodniu trenować. Ja uważam, że każdy powinien minimum 2 razy trenować siłowo, robić te treningi siłowe dla zdrowia i to trening typu FBW, jeżeli jest 2 razy, jeżeli jest 3 razy, to też jeszcze FBW, ale 4 razy to już wydaje mi się, że może być split, chociaż te 3 razy też może być splitem trenowania, tylko musi być fajny też plan treningowy ułożony, nie? Bo to zależy, ile serii minimum, żeby dla początkujących, jeżeli ktoś trenuje splitem, to minimum, żeby było 9 serii w tygodniu na każdą partię mięśniową, najlepiej 12, to już będzie fajnie, ta sylwetka, będzie progres w tej sylwetce, ale tu jeszcze chcę nadmienić, że może być też plan układany odnośnie tej intensywności treningu, ilości serii, pod kątem jakichś partii priorytetowych, tak, że chcemy bardziej rozbudować klatkę piersiową, a przetrenować tylko dajmy barki, a już jesteśmy z barków zadowolonych, to też dobieramy tą ilość serii różnie, nie? To jest właśnie też taka inna, można powiedzieć, metoda. Ale wracając tutaj do tej aktywności, to nieważne, nawet kobiety w ciąży, jeżeli są zdrowe kobiety, mogą się poruszać, to mogą sobie wykonywać nawet lekki trening siłowy, to jest wszystko dozwolone, nawet powiedziałbym wskazane przez różnych, czy to lekarzy, czy to dajmy fizjoterapeutów. Jeżeli nie ma żadnych problemów z tą ciążą, nie jest zagrożona, nic, to jak najbardziej powinny kobiety się ruszać i być aktywne tak samo treningowo, żeby zadbać o swoje zdrowie. Ja rozumiem, co innego jak jest ciąża zagrożona, to tak. To już trzeba podejmować różne drastyczne, dajmy powiedziałbym, zachowania dla naszego ciała, dla przypadku kobiety, dla ciała kobiety, na przykład leżenie cały czas, bo jest ciąża zagrożona, no to kobieta musi leżeć, żeby
nie stracić tego dziecka, tak? Ale jeżeli jest zdrowa, nic się nie dzieje, to powinna też być aktywna fizycznie. Może w domu sobie posprzątać, może iść na spacer, może pomachać sobie tymi hantelkami dwoma nie za ciężkimi, żeby to ciało dalej pracowało, żeby ono się utrzymywało na odpowiednim poziomie pod kątem zdrowotnym, umięśnienia. Bo jeżeli jest taka sytuacja, że o, ja to mam kochanego męża, nic nie muszę robić, on w domu sprząta, on pogotuje, ja tylko leżę, bo jestem w ciąży, on każe mi leżeć, odpoczywać, to z mojego punktu widzenia jest to, tylko to jest nieświadomość człowieka, to z mojego punktu widzenia zaniedbuje mąż właśnie żonę, pozwalając jej na taki leniwy tryb życia, leniwy, to tak mocno powiedziane, ale być może nieaktywny, tak? Gdzie w ten sposób ciało tej kobiety, żonki, ukochanej, o którą chce mąż zadbać, żeby ona nic nie robiła, żeby ona sobie leżała, odpoczywała, będzie, może być tak, że będzie spalało więcej mięśni jak tłuszczu. Na skutek małej aktywności fizycznej może to ciało nabudować bardzo, bardzo dużo tkanki tłuszczowej ze względu na tą małą aktywność fizyczną, gdzie później jak kobieta urodzi, może nawet być niezadowolona ze swojego ciała, tak? Bo tu na razie nic nie wskazuje na to, że wiecie, będzie negatywnie odbierać swoje ciało po porodzie, bo jest w ciąży, wiadomo, leży sobie, mąż o nią dba, wszystko tego jest zadowolona, ale później urodzi, zostanie ten nadmiar tkanki tłuszczowej, będzie ta już otyłość na pewno, powiedzmy, i zaczną się, dajmy, problemy z głową i ona wtedy będzie chciała się odchudzać i to wtedy może być problematyczne, bo nie może kobieta karmiąca wchodzić na deficyt kaloryczny, bo straciłaby pokarm, a musi karmić dzieci, musi być minimum, moim zdaniem, na tym zerze kalorycznym, a najlepiej na surplusie, żeby właśnie mieć dla dzieciaka pokarm. Tak samo jest to w czasie ciąży, tak? Też trzeba być na surplusie kalorycznym, żeby ta ciąża miała energię do rozwoju, a jak będzie sobie delikatnie trenować dla aktywności fizycznej, dla zdrowia, to wszystko powinno być w porządku i być może dobrą genetykę dziecku się wypracuje. I każdy powinien dobrać sobie tą aktywność fizyczną do swojego stylu życia, nawet czy do pracy, czy pracujesz na budowie, ciężko, to nie musisz mieć właśnie też ciężkich treningów, bo co innego jest pracować w stałej pozycji jednej, nawet ciężko, gdzie pracują poszczególne partie mięśniowe, ale cały czas, a inne w ogóle nie są poruszane, a ty na treningu sobie je przetrenujesz. I co innego jest wysiłek taki oporowy w czasie treningu siłowego, a co innego jest ten wysiłek taki, można powiedzieć, w czasie ciężkiej pracy. Dlatego weźcie sobie to pod uwagę, bo nieraz mogą was stawy boleć, nieraz może was kręgosłup boleć, ale dlaczego? Dlatego, że dane partie mięśniowe, dane miejsce jest przesilane na skutek tej pozycji, jaką mamy w czasie wykonywanej pracy, a reszta jest, dajmy, słaba, tak? I powinniśmy pracować nad wzmocnieniem właśnie reszty. Powinniśmy pracować nad wzmocnieniem całego ciała. Powinniśmy trenować całe ciało. Nieważne, czy lubimy jakąś partię mięśniową trenować, czy nie, powinniśmy się przemęczyć w tych ćwiczeniach, które nie chcemy trenować, w ćwiczeniach na te partie mięśniowe, które nie chcemy trenować, żeby je również wzmocnić. To tak samo jak na przykład do jakiegoś, nie wiem, do malucha wrzucicie, wiecie, silnik 300 koni i będziecie jechać całą prędkością, wykorzystać tą wszystką moc w tym silniku, to wydaje mi się, że ta cała konstrukcja prędzej czy później się rozleci, a podejrzewam, że prędzej, tak? Bo ta konstrukcja, te części, podzespoły w tej konstrukcji nie są przygotowane, dostosowane do tych prędkości, do tej mocy. Dlatego takie jest moje zdanie, dlatego działajcie zdroworozsądkowo. Ja już się wyleczyłem z tego, że dużo znaczy lepiej, czy duże ciężary, czy duża objętość treningowa, wyleczyłem się z tego. Zdroworozsądkowo podchodzę do jedzenia, ćwiczenia
i regeneracji. Te trzy rzeczy muszą ze sobą współgrać. Wszystko musimy na odpowiednim poziomie, o wszystko musimy na odpowiednim poziomie zadbać, żeby był właśnie zdrowy ten styl życia. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli się podobało, i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. A bardzo będę się cieszył, jeżeli jeszcze skomentujecie ten film i udostępnicie komukolwiek chcecie, gdziekolwiek chcecie, za wszystkie takie działania. Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie czasu na oglądanie tego filmu. Również dziękuję i życzę Wam przede wszystkim dużo szczęścia i zdrowia. Jak ja to mówię, resztę sobie sami ogarniecie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale, czy też na live luźnej pogadanki, jak i treningu siłowego. Działamy, motywujemy się nawzajem. Ja tu muszę lusterka wykorzystać. Kto umie cofać na lusterka? Przyznajcie się. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli używacie lusterek bocznych do parkowania i jest to dla Was najlepsza metoda. Nie musicie się oglądać do tyłu, bo mniej widać, a w lusterkach więcej. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do następnego. Szczęścia, zdrowia. Pozdrawiam.